Antonina Domańska Historia Żółtej Cizemki 1489-1867 Cenny klejnot Starego Krakowa Chluba Polski Arcydzieło mistrza Wita Stwosza i pomnik jego chwały Wielki ołtarz w kościele Panny Marii Fundowany przez bogate mieszczaństwo krakowskie w roku 1489 Chylił się ku upadkowi. Blisko cztery wieki rzeźba ta przewspaniała zajmowała najcelniejsze miejsce w świątyni. Blisko cztery wieki opierała się niszczącemu wpływowi czasu. Wreszcie uległa. Oto co powiada sprawozdanie dozoru kościoła panny Marii z roku 1867. Od chwili, gdy się przekonano o groźnym stanie ołtarza, zajęto się bezwłocznie szukaniem środków uratowania go dobrze obmyśloną restauracją. Imiona Piotra Michałowskiego i Karola Kremera wiążą się z tą myślą. Oni pierwsi badali stan i przedstawiali środki. A choć nie doczekali szczęśliwej chwili rozpoczęcia pracy, za pobudzanie i nawoływanie do niej cześć ich pamięci. Komitet Restauracji Wielkiego Ołtarza składał się. Prócz stałych członków dozoru kościelnego z następujących mężów. Profesor Czerniański, profesor Dunajewski, Eliasz, Filippi, ksiądz Grzybowski, profesor Kuczyński, Profesor Kremer, Kieszkowski, Kukalski, ksiądz Lubomirski, profesor Łebkowski, Popiel, Paszkowski, Pokutyński, Stechlik, Seredyński i ksiądz Wilczek. Przytaczam dalej słowa sprawozdania. Przystąpiono do zupełnego rozebrania ołtarza, do wyjęcia wszelkich rzeźb i ornamentyki, kawałek za kawałkiem. Wtedy to ruszyła się przez wieki nagromadzona ilość kurzu, znalazły się ważne odłamki, znalazł się osnuty pajęczyną trzewik średniowiecznego robotnika, zgubiony przed 400 laty. Wielki ołtarz odnowiony i zabezpieczony gruntownie przed zniszczeniem na dalsze setki lat służy znów Bożej chwale. Zachwyca oczy i serca patrzących. Głosi sławę nieśmiertelną mistrza Wita Stwosza. Znaleziono za ołtarzem trzewik, żółtą ciżemkę. Skąd się tam wzięła? Do kogo mogła należeć? Czy był rzemieślnikiem człowiek, co używał safianowego obuwia? Czy umyślnie rzucił trzewik za ołtarz? Ale dlaczego? Czy dorosły mężczyzna mógł mieć taką małą stopę? A może to był chłopiec? Może to było dziecko? Odkąd przeczytałam zagadkowy ustęp sprawozdania i oglądałam żółtą ciżemkę, niepokoiły mnie te myśli. Szukałam na nie odpowiedzi. W domu i w puszczy. Już nigdy nie będę. Co przeżył i kogo znał organista Walanty. Dokąd można zajechać na drewnianej jaszczurce. Zabłąkany w puszczy. Pieśń Wieczorna Wilka. O mój tatusiu, mój złocisty, nie bijcie. Jeszcze mi ten ostatni raz darujcie, już nigdy, a nigdy, a nigdy nie będę. Co dzień obiecujesz, co dzień bicie bierzesz. Końca temu nie ma. Krzyknął z gniewem ojciec, trzymając chłopca za kołnierz u koszuli, a oglądając się za rzemykiem. Ady mu przecie wybaczki jej tak święcie przyrzeka, wstawiła się matka, odsuwając garnek z jagłami od ognia. Takiś zawzięty na ono dziecko, a bogiem i prawdą nie ma o co. Mały jest, to się i bawi. Cóż ci wadzi, że se ta kozikiem w deszczułeczce dłubie? Sprzykrzy mu się, rzuci, a no za tydzień będzie nowa zabawka. A ile razy do kości palce pozacinał i nie rzucił noża? Skórę prać rzetelnie, to może usłucha. Gdzie postronek? Puść go. Mówię ci po dobroci. Obiadować pora. Wawrzuś, przysuń tatusiowi ławę. Zawdy musi być babskie na wierzchu, mruknął Wojciech. Usiedli wszyscy troje za stołem i jedli w milczeniu. Pokrzepiwszy się, gospodarz zwrócił się znowu do synka i mówił już spokojnie. Pamiętaj, że se coś sam powiedział ostatni raz. Chłoposko dziewiąci lat sięga, by dlądku nie da rady. Wygoń wszystkie trzy na pastwisko, a dawaj pozór, co by ci znów która nie uciekła. Mam co lepszego do roboty, jak za krowami poboru biegać. No idź. Wawrzek wyskoczył z chałupy uszczęśliwiony, że dzięki matusi ominęła go kara i pełen jak najlepszych postanowień pomaszerował z krowami na łąkę. Wojciechowa pomyła statki i zasiadła przed warsztatem tkackim, z którego już spory kawał szarego płótna aż do ziemi zwisał. Największą jej dumą było, że jak poręba porębą żadne gospodyni tyle lnu nie siała, tyle nici nie przędła, tyle płótna nie tkała, co ona. Wzięła się więc ochoczo do roboty i no raz na jakiś czas pociągając sznurek od podłużnego kosza, zawieszonego na hakach upowały. W tym koszu spało jej najmłodsze dziecko, trzymiesięczna Kondusia. Siedmioletnia Marysia uciekała raz w raz do babusi, a rodzice nie bardzo jej tego bronili, bo matka Wojciecha zgrzybiała staruszka, potrzebowała i posługi, i rozweselenia, a Marysię okrutnie lubiła. Wojciech nasadził na głowę białą sukienną czapę, poprawił rzemyki u postołów, przystanął chwilę we drzwiach, jakby się namyślając, Wreszcie zawrócił w prawo i poszedł ku wsi. Juści tak najlepiej, mówił do siebie półgłosem. Do samego proboszcza nie pójdę. Gdziebym ta śmiał zaprzątać głowę jego wielebności, tym nic poniem. Walantego się poradza albo i Pietra. Organista, kościelny, uczone osoby, na każdej książce znają czytać. Prędzej umiarkują niż ja, co by zaleki skuteczne były na wawszkową chorobę. Ale gdzie onych szukać? Walantowa Herod Baba, stary ucieka z domu może. Pewnikiem zemknął do pietra i miód se oba pociągają. Słusznie się Wojciech domyślał. Organista i kościelny siedzieli w sadzie na darniowej ławie pod rozbożystą jabłonią. Kamionka z miodem i cynowe kubki przed nimi. — Niech będzie pochwalony! — Witajcie, kumotrowie! — rzekł Kmieć, podchodząc ku nim. Na wieki wieków, odparli razem, a gospodarz dodał. Siadajcie wedle nas, Wojciechu. Jaguś, jeszcze jeden kubek. Jakże tam u was wszystko zdrowe? Dziękować panu Jezusowi, krzepimy się jako tako, odpowiedział gość i usiadł na zydlu przyniesionym przez córkę gospodarza. Mówić o interesie zaraz po przywitaniu uważane jest na wsi za wielką nieprzyzwoitość i brak wychowania. Tak samo pojmowano grzeczność i przed wiekami. Dlatego też Wojciech ani wspomniał, z czym przychodzi. Owszem przeprosił przyjaciół, że im przerwał rozmowę. A o czymże pogwarka? spytał Piotra. Wspominamy se stare dzieje, odparł kościelny. Raczej Walanty opowiada, a ja słucham. Człowiek to niemal na pamięć umia, nigdy mu się nie znudzi, zwłaszcza od naocznego świadka słyszeć. O czymże takim? — Sprawiedliwie gadają, Piotr. Rozmawialiśmy o bitwie pod Warną. — O moi ściewy! Nie przerywajcież sobie, to ci ja strasznie bym rat usłyszał, jak to było. Na wsi ludzie niewiele wiedzą o świecie. — Prawdę rzec, a nie zełgać nawet nie a już co nasza poręba to prawie jak za murem. — Puszcza niezmierzona od zachodu słońca i od północy. Rzeka nas opływa w półkole, w ciężkiej robocie rok za rokiem przemija. Człek się rodzi, żyje i umiera, nieświadomy niczego. Jeszcze łaska boska, jeżeli zna imię najmiłościwszego króla. Aha, gadajcie, gadajcie, serce mi z ciekawości młotami bije. Juści trudno, żebyście cozonego czasu zapamiętali, rzekł organista. Ani was może na świecie jeszcze nie było. — A ileż ta temu będzie? — spytał Wojciech. — Czekajcie, zaraz wyrachujemy. Miłościwy król Władysław dwadzieścia lat miał, gdy zginął w onej strasznej bitwie. Za wielką chlubę i cześć sobie poczytuje, że w jednych obaśmy leciech byli. Dlatego też łatwiej mi to wyliczyć. Tedy dziś mamy... dziś mamy... rok pański... Pieter! Tysiąc czterechsetny siedemdziesiąty dziewiąty. prawiuteńko się zgadza, bo mi się na 56 obróciło. Zatem jak raz trzydzieści pięć lat temu będzie w dniu dziesiątym listopada. Prawdę gadacie, że mnie na świecie nie było, bo mi się skończy w żytnie żniwa trzydzieści cztery roki. Ale co ta o mnie powiadacież od początku? Pietrowi ta wszystko jedność, kiej zna, jak było, a ja nie. A więc posłuchajcie, jak się miłościwy pan gotował na oną wyprawę, wszystkie narody i wszyscy monarchowie radowali się, że mieczem polskiego króla moc turecka zostanie na proch zgnieciona. Węgierskie wojsko pod dowództwem, jakże mu to było? Aha, huniad! Wojewoda siedmiogrodzki. Więc Węgrzy, siedmiogrodziany i nasi, a nad wszystkimi hetmanem nasz młody król Władysław. Ale się miłościwy pan gryzł niesłychanie, że tak niewiele miał wojska i no dwadzieścia tysięcy. A o turkach gadano, że się ich zebrało tysiąców sto, Tedy pięć razy tyle, co naszych. Walenty łyknął miodu i prawił dalej. Mnie wzięto między ciury do posług, Alem się wyprosił u jednego starszego i pozwolił mi, jak przyjdzie do bitwy, iść z łucznikami. A umieliście, się skuszą obchodzić? Byli już tacy, co nauczyli, odparł organista. A nauczyli niezgorzej, bo w kilku potrzebach człek posłał pochańców do piekła diabłu na pociechę z pół kopy, jeśli nie więcej. Idzie tedy chmara ludu, wszystko zbrojne, wyćwiczone, a takie łakome krwi tureckiej i niczym wina. Po drodze zamki bez wiela kłopotu zdobywają nasi, gdzie niektóre ze strachu same się poddają. A my ino naprzód, a naprzód. Trzeciego dnia października miesiąca przeprawiliśmy się przez Dunaj. Aż tu przyjeżdża z cztery tysiące wojska Dragula wojewoda wołoski. Odradzał on strasznie naszemu miłościwemu panu tę turecką wyprawę, aż płakał pono. Wreszcie syna własnego z onymi czterema tysiącami przy królu zostawił, a sam do domu powrócił. Młodym wtedy był, niczego nie rozumiejący, ani mnie o to głowa nie bolała, kędy nas wiodą. Szedłem jak baran za inszymi, za łaskę to sobie mając, że mnie chudzinę biednego ciure, choć czasem między żołnierstwo wetknął. Pod jednym zameczkiem tom się tak siepał, tak dokazował, aż mnie rotmistrz zauważył i w nagrodę przeznaczył do posług miłościwego pana. O Jezu, toście go mogli z bliska oglądać? No jakże, ma się wiedzieć, żem się temu cudnemu obliczu dosyta napatrzył. Ilekroć wspomnę o tym wszystkim, to go jak żywego przed sobą widzę. O mój Walanty, powiadajcież jaki był. Rosły był, gdy stał w polu z inszymi hetmany w naradzie, to z daleka powiewały białe pióra na jego hełmie, pół głowy ponad tamtymi. Śniadego był ciała i czarnych włosów, twarzy pociągłej, a oczy niczemu nie Królewskie! Zanim usta przemówiły słowo, rozkazywały oczy. Gdy na cię spojrzał, ogień i mróz cię przelatował. A winsze razy znowu, gdy te gwiazdy łaskawie ku tobie zwrócił, to jakby głos jakiś wołał wielki: na kolana! Ile mi a razy chciał przypaść do nóg umiłowanego króla i stopy jego całować. I no nie śmiał. Przed namiotem, jak pies leżeć i pańskiego strzec, to był zaszczyt najpiękniejszy. I jeden mi tego szczęścia zazdrościł. Zamilkł i przymknął oczy, szukając w duszy smutnych wspomnień wątku. Ano, tedy szliśmy, a szli, niczym burza, co po drodze drzewa łami i skorzeniami wyrywa. A żeśmy stanęli pod Warną. Twierdza jaka, czy stolica królewska? Miasto niewielkie nad morzem jakimś czarnym. Dopierośmy się tam dowiedzieli, jakie niezliczone chmary pogaństwa zgromadził sultan Amurat przeciw nam. Zaraz po wschodzie słońca zaczęto ustawiać chorągwie według rozporządzenia królewskiego. Ja stałem przed drzwiami namiotu, nasłuchując, kiedy w dłonie klaśnie. Co znaczyło, że posługi mu potrzeba. Na dany znak wszedłem, zatrzymałem się u proga i pokłoniłem się do ziemi. Podawaj zbroję! — rzekł mi krótko. Upiąłem na nim wszystko sprawnie. Już bym dziś chyba nie zdolił takie te sprzączki i haczyki misterne były. Podaję hełm, wziął go ode mnie, a liści wyślizga mu się z rąk. Toczy się z brzękiem po ziemi. Ciary mnie przeszły, a król przeżegnał się trzy razy. Wychodzimy na pole, giermek podprowadza konia, a ten dęba staje, głową kręci, zadem rzuca, trzech go musiało trzymać, zanim dał wsiąść na siebie. Znowu mi coś w serce ścisnęło jakby żelazną obręczą. I że też to miłościwy pan tych przestrug z nieba nie usłuchał. Taki był, widno po dziadku Olgierdzie upór odziedziczył. Tamten powiadają ludzie, zrodze był twardej woli. Myślicie, że na tym koniec? Wruszka cyganka skądś się przedarła się do obozu i na świętości zaklinała króla, co by w pole nie wyruszał. On zaś wytłumaczył to sobie, jako oną wieszczkę Turkowie posłali, by serce we wojsku osłabić. Może mu ta nie bardzo wesoło na duszy było, ale się ino rozśmiał i babę precz napędzić kazał. Ruszają tedy z obozu, chorąży z proporcem królewskim naprzedzie. Wiatr się zrywa niemały. Skręcił chorągiew około drzewca, za czym ją rozwinął z nagła i w trzy kawały poszarpał. Znak od Boga! westchnął kościelny. Rycerze najznamienitsi, którzy to widzieli, nuż błagać miłościwego pana, co by swej drogocennej osoby nie narażał, a życie dla dobra ojczyzny szanował. Zmarszczył brwi, gniewny srodze, i umilkli wszyscy. Rozpoczęła się wielka bitwa. Okropna rzeź. Turcy ustawili swe wojska w półkole na podobieństwo księżyca, bo ten od nich wielkiej czci doznawa. Pomnijcie, żem był w tłumie, w ścisku i czasu potykania się z turki jednego inopilnował, pilnował, a to co by moje strzały nie chybiały celu. Tego zgiełku, wrzasku, jęku, łomotu kopii uderzających o pancerze, tętentu i rżenia koni, tego zamieszania straszliwego! na które wspomnieć niepodobna, bo się w głowie zawraca i wszelkie myślenie ustaje. Tego wam nie wypowiem, a choćbym nawet zdolił, gadać o tym nie chcę. A król miłościwy, rzekł Wojciech i zająknął się. Króla ja ani widział wśród tego ludzkiego mrowiska. Gdy się tysiące na tysiące, niczym psi wściekli, rzucają, wtedy nie pyta nikt, gdzie mu stać wyznaczono. Starszyzny już cale nie słucha, upamiętanie traci. Czerwone łuny latają mu przed oczyma. O własną skórę. O życie mu chodzi nie o co inszego. Tak było i ze mną. Czterech czy piąci obskoczyło mnie kosookich tatarzynów z krzywymi szablami. Boska opatrzność sprawiła, żem się mógł plecy o jakiś wóz obozowy oprzeć. Miecz umarłemu rycerzowi poprzód jeszcze z rąk wyrwałem i w strachu niezmiernym, bom śmierć niechybną nad sobą widział, jąłem rąbać na prawo i na lewo i przed sie, Ciężki oręż oburącz ściskając, atakiem walił na oślep, że Mino za każdym razem czuł, jako mi się miecz na czymś przez okamgnienie zatrzymuje, aż tu nagle pociemniało mi w oczach. Nogi drętwieją. Runąłem jak kłoda na one pogańskie cielska, którem zesiegł Panu Chrystusowi na chwałę, a sobie na duszne zbawienie. Jezusie, Maryjo, ranili was? W tym właśnie największe miłosierdzie okazało się nade mną, że ino ze znużenia i z głodu przytomność mnie na chwilę odbierzała, bo niemal od wschodu słońca uczciwie pracował, a nie było czasu kęsa chleba przełknąć. Dziś, jak se wszystko do pamięci przywołuje, nic inszego w tym przydarzeniu nie widzę, ino cudowną opiekę mego świętego patrona. Bożem ja, dwudziestoletni wyrostek, pierwszy raz w życiu miecz okrutny do rąk chwyciwszy, piąci Tatarom dał rady. To chyba nieziemska, no niebieska moc sprawiła. A bez to iżem leżał na kupie trupów krwią ociekający, to mnie już insze psu braty nie tykały i wypocząłem se godnie. Tylem wam opowiedział, ile oczy widziały i czym się ręce trudniły. Co więcej, to potem dopiero zasłyszałem od ludzi. Ale właśnie to insze leży na sercu, niczym głaz na grobie. O mój Walenty, rzeknijcież, aby dwa słowa. Co mam rzec? Chociaż rycerze błagali i zaklinali króla, aby zważał na swą świętą osobę, on nie pytał na przestrogi i no się rwał do boju niczym wtany. Gdzie największa ciżba, gdzie ino buńczuk starszego Agi powiewał po naszemu pułkownika, tam pan miłości wysadził z koniem, drogę sobie trupami ścieląc. Turkowie pomiarkowali, co się święci, więc też, który ino hełm o białych piórach zoczył i konia cisawego, gdy nie zdolił w bok umknąć, rzucał się twarzą do ziemi. A król Władysław jakby się śmierci w służbę zaprzedał. Krwawe żniwo czynił sam jedną strzałą niedraśnięty. Żadne ówce tureckie oprzeć mu się nie mogły. Pierzchało wszystko w popłochu. Najwaleczniejsi z pomiędzy wojska muratowego byli janczarowie. Tych należało pobić i rozproszyć. Król wydał rozkaz rotom, by szły za nim, ale huniad wojewoda za ręce go chytał, siłę nieprzyjaciela przed oczym ustawiał, śmierć niezawodną przepowiadając. Za się mu król odrzekł. Wolej zginąć, niż się cofać. I skoczył naprzód, nie zważając, jako niemal sam ostał, bo huniady precz uciekł ze swymi. Wpadł tedy król między one Janczary, basza azjatyckiego, który tam się był skrył, usiekł i parł koniem w nieprzeliczoną gąszcz pochańców, pewny, że wojsko tuż za nim. Tymczasem Janczarowie ochłonęli co nieco, a widząc, jak się król niebacznie zapędził, obskoczyli go dokoła. Konia pod nim ubili po czym rzuciwszy się na nie jak wilcy, ucięli mu głowę. Te wsadzić kazał Basza na wysokie drzewce i z triumfem do namiotu sułtana ją zaniesiono. Garstka naszych, co była przy królu, zginęła walecznie, broniąc pana. Polegli dwaj bracia Tarnowscy, dwaj Zawiszowie i inne rycerze. Taki był koniec bitwy pod Warną. Oj, dziękuję wam też. Dziękuję, mój walanty. Niech wam Pan Jezus dobrym słowem zapłaci, żeście nieumiejącego oświecili. A jakże z wami potem było? Ano ślubowałem świętemu patronowi za jego łaskę i cudowne od psich synów ocalenie, że panu Bogu w duchownym stanie do śmierci już służył będę. Ale widno nie na księdza mnie Pan Jezus stworzył. Bowiem w Krakowie do szkoły parafialnej u panny Maryi dostawszy i czytania i pisania dokument nie nauczył. Zasi łacina szła jak z kamienia, ani wymówić, ani wyrozumieć. Jednym słowem, nie dało się i tyle. Gryzło mnie sumienie bez przestanku i strach serce uciskał, że obietnicy świętemu walentemu danej ślubu nie dotrzymuje, za co na tamtym świecie jako wiarołomca wiecznie gorzeć będę. Aż nie mogąc wytrwać dłużej w takowej turbacji, zwierzyłem się jego miłości bakałażowi. Ten się aż za głowę chycił, mnie mając wraz ze mną, że bez nijakiego wątpienia Pan Jezus mnie grzesznika piekłem skaże. Ale na wielkie moje szczęście natchnął go stróż anioł dobrą myślą. — Idź no, Waluś — powiada, na przełaj przez rynek na żydowską ulicę. — Wiesz, kędy? Zamatoła mnie wasza miłość, trzymacie? — gadam. Po śpiączku trafię, gdyż dziesięć miesięcy minęło, jakem tu zaszedł. Do Krakowam drogi nie zmylił, a żydowskiej ulicy bym nie znał. Kościołek świętej Anny drewniany na góreczce tam stoi, a tuż śmiecisko straszne. Czy o te ulicę Waszej miłości chodzi? Śmieciskoś zauważył mądralo. A kolegium maju, wiesz gdzie? Jakie kolegium? gadam ja. Odrześ matą! gada on. Akademia przez króla Jagiełę fundowana, a przez królowe Jadwigę wyposażona. Juści, gdzie akademia, to wiem, ale jakoś i inaczej mówiliście. Gadam ja. Sprawiedliwie cię piekło czeka, gada on. Dwóch słów łacińskich nie spamiętasz, że święte kapłaństwo Bogu Najwyższemu ślubujesz. Idźże tedy do onego gmachu akademii, a o profesora przewielebnego księdza Jana Skęd pytaj. Jak to? Zakrzyknął Wojciech, przerywając mowę organiście. O tym Janie skąd powiadacie, co go cały naród świętym głosi, którego grób cudami słynie? A już ci jego błogosławioną osobę miałem łaskę od Boga własnymi oczami oglądać, jego dobrotliwej mowy słuchać. A cóżeście za szczęśliwiec taki i pana miłościwego znał? Królewskiej osobie posługował, w bitwie pod warną Tatarów siekł, i jeszcze Wielkiego Świętego w żywym ciele oglądał. Ano słuchajcie, co się dalej działo. Więc mnie uczy bakałasz, jako mam przewielebnemu profesorowi niziutko się pokłonić, całą przygodę podwarną i ono ślubowanie uczciwie, bez wykrętów opowiedzieć i o radę prosić. Co ci rozkaże, gada, tak uczynisz. Mąż to świątobliwy, a wielkiej mądrości Pewnikiem zdoli rozwiązać ten węzeł I twoje sumienie uspokoić Ady popłuczcie se gardło, walanty Rzekł Piotr, nalewając kubki po brzegi Wasze zdrowie! I wasze! Trącili wszyscy trzej kubkami, a organista kończył swe opowiadanie Wszystko się tak stało, jako mi ów zapowiedział O moi ściewy! Słusznie on święty po śmierci niebieskie pałace zamieszkuje, gdy za żywota w komóreczce ciasnej, a ciemnej niczym więzień przebywał. Wchodzę do onego kolegium majus, o profesora Jana skęd pytam, wskazują mi drzwi w sieni na dole. I zdepki malutkie, jedna do modlenia, a druga mieszkalna. Próbuję i no na klamkę zawarte, nie ma nikogo. Siedział w sali na górze. W księgach mądrości zaczytany. Janitor, co znaczy oddźwierny, zaprowadził mnie i przez pytania wpuścił. Miał bowiem surowo nakazane każdego potrzebnego albo proszącego przed jego przewielebność prowadzić. Wtedy wszedłem i Pana Jezusa pochwaliwszy, cicho u proga stanąłem. Przywołał mnie k sobie, wysłuchał łaskawie i pomyślawszy nie najdłużej, Srogie utrapienie moje całe załagodził. W jakim sposobie? Spytał Wojciech ciekawie. Ano, podsunął mi księgę rozwartą i kilka wierszy głośno przeczytać rozkazał. Za czym dał pióro, papier i czarkę z inkaustem i całą modlitwę pańską musiałem z pamięci napisać. Pochwalił, że nie darmo do szkoły chodzę, potem zaś tak rzeczę. Nie twojać to wina, że do łacińskiego języka głowy nie masz. Trudna to nauka i pierwszemu lepszemu nieprzystępna, że za się do sakramentu kapłaństwa droga ino przez łacińskie wrota. Znak przeto z nieba jest widomy, że cię Pan Jezus sam ze ślubu zwalnia. Jeżeli jano chcesz mimo wszystko za ocalenie życia mu odsługować, masz wiele inszych k temu sposobów. Nie będę się rozwodził, jako dalej ze mną gadał. Trzydzieści pięć lat mija, to i z pamięci wyleciało niejedno. Dość, że mnie zaprowadził do sławnego na cały Kraków muzykusa, co w katedralnym kościele przy świętym nabożeństwie na chórze grywał i kazał mnie uczyć na organach. Sam płacił onego nauczyciela. retyści, z deszczu podrynne, zawołał Wojciech. Zabawka to w porównaniu z łaciną. Odparł organista. Poprawdzie rzekłszy, blisko trzy lata zeszło, zanim się ze wszystkimi pedałami i kluczami zapoznał. Nuty czytać nauczył, a i palce twarde jak patyki, koślawo stukały po klawiszach. Ale dziękować Bogu, już ta bieda przeminęła od świętej pamięci, a dwudziesty ósmy rok w porębi organistą jestem. I no w jednej rzeczy zmylił świątobliwy profesor. Cóż takiego? Trzeba było ślubowanie choć w połowie spełnić i w bezżennym stanie do śmierci pozostać. Ha. Darmo wymigał się człek od piekła, niechże znosi czyściec. Macie ta jeszcze kapkę miodu kumoter? Na zdrowie wam. I wam. I wam. Wojciech odchrząknął, poskrobał się po głowie i westchnął. Wola boska nie ma kącika, gdzieby nie było krzyżyka. Chyba do was się ta przypowiastka nie stosuje. Macie kobietę zdrową, pracowitą, spokojną, dobytek piękny, dzieci. Od właśnie. Cóż takiego? Utrapienie z brzdącem. Wawrzuś? A ino? Stało mu się co? spytał Piotr. Stać to mu się poprawdzie nic nie stało. I no, jak walanty do Jana Skręt, tak ja do was obu przychodzę rady szukać. Ho, mnie ta nie wzywajcie, chyba o kondusie będzie chodziło? Odezwał się ze śmiechem organista. Ona moja chrześnica, do Wawszka nic. E, wiadomo, że co dwie głowy to nie jedna. Słuchajcie, szoba i powiedzcie, co się wam zda. Słuchamy pilnie. Wasze zdrowie ku mnie. Ano, tedy. Żeby prawdę rzec, a nie zełgać, wielką mam troskę, bo mi coś ich chłopaka urzekło. Ale, hale, nie może to być. Któż by taki na ten przykład? Przecie na dziesięć mil w koło ani jednej czarownicy nie uświadczy. Powoli z namysłem cedził Piotr. Ostatnią wójt na zaborówku tak rok pławić dawał, a potem ją gdzieś i kajsi starościńscy do grodu na sąd powieźli. — Od tego czasu nie słychać nic. — Ino wam się zwiduje, czy co? Jakież oznaki macie na owo urzeczenie? — zapytał Walenty. — Kto by mu się ino raz przyjrzał, zmiarkowałby, że nieczysta sprawa. — Opowiadajcież. — Ano niespokojność niezmierna w rękach. Ino się zerwie rano, pacierz puści na pytel, aż wstyd słuchać, jeszcze se nie pośniadał już byle jaką trzaskę albo sęczek do ręki i że za kozikiem. Na wiury, stróże? A co mu po tym? Gdybyć na wiury, powiedziałbym, głupie dziecko bawi się. Ale w tym właśnie widzę najpewniejszy znak urzeczenia, że jakieś osóbki, ptaszki, pieski wyrabia i tak się zapamięta w onej głupocie, że o Bożym świecie nie wie. O jadło nie prosi, gadać do niego, nie słyszy. Dopiero jak zwalę pięścią w kark, to się nieco ocknie i pojrzy na mnie tak, jakby mnie pierwszy raz w życiu widział. Ej, co byście się trapili po próżnicy, rzekł machnąwszy lekceważąco ręką Walenty. A niechże się dzieciak bawi, co wam to wadzi? A żebyście wiedzieli, że wadzi, nawet bardzo. Dzień w dzień jakowaś szkoda albo kłopot z jego przyczyny. Cud boski jak wszystkie krowy przyżenie na wieczór do domu. Ot i dziś. Idę do lasu zajrzeć na moje barci, patrzę, ten nie dojda siedzi na górce pod brzozami. Wiecie, tam wedle Maciejowego jęczmienia. dłubie kozikiem biały klocek, aż drzewo zgrzypi. Podszedłem do niego tuż, zaglądam, krówka jak żywa. Ślepie, rogi, uszy, ogon krzynę w bok odrzucony, że się to niby przed muchami ogania. Powiadam wam, ażem zgłupiał. Ale za to krasa i gwiazdula hańchania, że nad rzeką, a wiśniochę diabli wzięli. Pół dnia zbiegałem po lesie, zanimem ją odszukał. Wytrzepać skórę to na drugi raz będzie uważał, taka moja rada, rzekł Piotr. Przecie znam ojcowskie prawo, bicia mu nie żałuję. Tyle go ino ominie, co matka mnie czasem przytrzyma za rękę. Wszystko na darmo. Ja swoje, on swoje. Ano nieposłuszeństwo w tym widzę i niedbałość. Nijakich czarów nie uznawam, objawił swe zapatrywania walenty. Odebrać kozik najlepsze lekarstwo, dodał Piotr. A nie przybierajcie sobie leczego do głowy, kumotrze. Małe to jeszcze, przyjdą lata, przyjdzie rozum. Sprawiedliwie gadacie, Bóg wam zapłać. Jednakowo kiej pomyślę, że za osiem lat chowania, pociechy nijakiej ani wysługi z dziecka nie mam. Ot, pójdę do domu. Albo lepiej na łąkę, kto go ta wie. Co znowu zrobił? Niech będzie pochwalony, a zajrzyjcie tak kiedy do nas. Na wieki wieków, przyjdziemy oba, a jakże? Podczas gdy ojciec skarżył się na niedolę, że z ośmioletniego chłopaka nie ma pomocy, stary ów zbrodniarz z sercem pełnym skruchy prowadził tatusiowe krówki na pastwisko. Widno szczerze postanowił się poprawić, bo w ręku tylko pręd trzymał do poganiania upartej wiśniochy, a biedny, ukochany kozik wsunął w zanadrze. Gdy go używać zabroniono, a patrzeć nań pokusą jest do złego, błogo przynajmniej mieć go tuż przy sobie. Wawrzek, cóżeś taki nadęty jak sowa? Boli cię na wnątrzu, czy może tatuśki se ołatali? Słowa głowina wysunęła się przez dziurę w płocie, za nią zgrzebna koszulka przepasana krajką, dwie brudne opalone rączki i takie sznogi do krwi skąsane od komarów. Krótko mówiąc, jedyny serdeczny przyjaciel Wawrzusia, Mikołajów Jasiek. se wiedzieć, śleporodzie porodzie bzyczki, ze na mnie kija nie potrza. Raz w kieloca statuś mnie zerżnął, że mykiem dość. Dziś mi się należało bicie w porządku i no nie było cym. Matusia myślał, że ja nie wiem, co oni, Rzemyk, za piec wrazili hi, hi, hi. chodź ze mną na paświsko, będziemy się tulać z górki, no prędzej. Nie mogę. Pośli na Kierma, skazali siedzieć w chału, piechanki pilnować, co by nie wyleciała z kołyski. Aha. A z tutaj słychać jak ksycy. Dadzą ci, Matusia, piastowanie, jak wrócą. O rany! Skręcił się Jasiek w śrubę, przecisnął przez kolące chrusty. Już tylko nogi widać, już tylko jedna pięta. Już nie ma nic. Gwiazdula naprzód, krasa i wiśniocha za nią. Wawrzek na ostatku. W pięknym ładzie i bez przygód zaszli wszyscy czworo na tatusiową łąkę. Chłopiec popędził krowy bardziej kulasowi, żeby je księdzowe żydko nie kusiło. A sam rzucił się jak długi na ziemię i wsparty na łokciach wodził oczyma po łanach kwitnącego żyta, po krzywych wierzbach wzdłuż rzeki. Mikołajów chałupa jakoś jedną stroną do ziemi przysiadła, myślał, poglądając na rzadka rozsiane sadyby otoczone gęstwiną owocowych drzew. Musi bardzo stara, ocarna i mechem porośnięta. Nasa to ci dopiero piękna. Jakie to bierwiona grube, ho-ho, jeden w jeden ze starych, modrzewiowych pni. Tatuś sami jeździli do boru, sami ścinali, sami budowali, i no im błazej ze zaborówka pomagał. Godali Tatuś, że ona jeszcze będzie stała, jak nasze prawnuki pomrą. Co to za jedne te prawnuki? A niech se tam rą choćby i dziś. Nic mi po nich. A jak u nas ciepluśko w zimie. Śniegu nawieje z nieba tyle, co ino strzechy stercą spod onych białości. Z rana łopatami drogę cynią, żeby się zwidały otwierać. Potem wedle okien odgrzebią, bo śnie zysko błony pozasłania i w wizbie carna noc. Potem Matusia rozpalał ogień, obiad ważą, a my se siedzimy dookoła, grzejemy się. I no ten dym strasznie w oczy gryzie. A nawet samemu tatusiowi łzy lecą. Jak się weźmie słać po izbie, to go w każdym kącie pełno i no bez dach nie chce iść. Boi się, co by nie zmarzł. A pod wieczór to nie ino matusia, ale tatuś krokiem za drzwi nie idą, choć wrota mocne i parkan wysoki. Głodnemu wilku głupi ino do wieża, gadają tatuś. Ciekawość, dużo też ta wsi na całym świecie? Chyba niewiela. Pusta i no i pusta. Tatuś mnie brali ze sobą, jak jeździli do barci miód podbierać. Tak mi się przykrzyły one drzewa i drzewa pod samo niebo. I znowu jestce większe, jestce grubsze, jestce gęściejsze. Pewnikiem za pustą to już jest koniec świata i piekło. Nawetem raz słyszał, jak coś strasznie wyło. Ani chybi diabły se robiły smak na chrześcijańskie dusę. Kunie to ci tak chrapały ze strachu? Jak ze? Diabłów by się nie bały? Tatuś batem zacieli, ale niepotrzebno, bo ze swojej woli gnały jak ten wicher. O malwozu nie potrzaskały, o kamieniska i korzenie. A jak my przed chałupę zajechali, to tatusino jedno słowo burknęli do matki. Nie zmiarkowałem jakie, ale mnie w te pędy kazali klęknąć przed krzyżykiem i cały pacierz zmówić. Oni myślą, że ja nie zgadł, co to było. Diabły nas goniły i chciały porwać do piekła, ale się tatuś gorzej i bali niż ja. Cięgie mi krzyceli. Jezusie Maryjo, ratujcie nas! A nad kuniami to przez końca święteksy zeznacyli. Wszystko to dobrze i no co mnie tak włokieć gniecie. No, widzicie ludzie? korzenisko jakieś. He, <laughs> Juści, cudak nie korzenisko. Sprawiedliwie wygląda jak córecka O, pyszczek i na ślipki naznacyć. Tu znowu łapki jak raz gdzie się nalezy. Wydłubać krzynę i gotowe. Ogon ci ta długocki. Przytnie się kapkę i będzie. Wyciągnął z zanadrza kozik i obejrzał się. Zbiję tatuś. A za co by mieli bić? Gdy krowy w porządku, to mi wolno robić co chcę. I dalej, że skrobać, dłubać, wygładzać, zaokrąglać, zaostrzać. Brwi zmarszczył, koniec języka wystawił z ust i poruszał nim prędzej lub wolniej, w miarę jak mu się robota lepiej lub gorzej wiodła. Nie w głowie mu gwiazdula ni krasa, co gorsza, nie w głowie mu tatuś. Skończył. Ujął drewienko w dwa palce, wyciągnął rękę, żeby się z daleka przyjrzeć, i przekrzywiwszy główkę, patrzał na swe dzieło z uśmiechem zadowolenia. Oj ty, ty, jakbym cię na ziemi do słońca położył, to by się twoje siostry i bratowie zbiegli do cię. I no by się dziwowali, coś taka niemrawa. Jezu, a krowy gdzie? Rety, ludzie, o matko. Tarasą też po plebańskie zyto, tarasą. Zerwał się jak parzony, ale i w tej minucie rozpaczy i grozy nie zapomniał o rzeczach najważniejszych. Jaszczurkę i kozik wsunął za pazuchę. O Jezusinku, jakże ja sobie z nimi dam rady. Oj, spierą mnie, tatuś, spierą. Chyba mnie na śmierć ubiją. O rany, Kuba, cepon, Bartek z kimi? Już po mnie. Nie pytając wiele, co się z krowami stanie, potoczył się z górki jak kula prosto do rzeki. Niech mnie ta gonią, pan Jezus miłosierny. Może w tej stronie brodu nie znają, a ja znam. Żyka głęboka, będą się bali. Chlupnął bez namysłu, woda go z głową przykryła. Ale w okamgnieniu o parę stóp w prawo wynurzyła się jasna czupryna. A krok dalej, już tylko po kolana. Posuwał się zwolna, macając nogą ostrożnie, żeby na dziurę nie natrafić. Parobcy księdza proboszcza zajęci wypędzaniem bydła ze szkody nie spostrzegli w pierwszej chwili, gdzie się pastuszek podział. Karbowy kuba wydawał rozkazy: Ty, Bartek, odprowadzisz Gadzinę do naszej stajni. Jego wielebność przeznaczy sam, ledni odrobku przyżniwie ściągnąć z Wojciecha, a smykowi to już ja skórę wyłoję wedle pamiątki. Hi, hi, juści! szyderczo się roześmiał szczepan. Skryty przeciwnik, zazdrosny o władzę Kuby. Już ci mu tak pilno czekać onej pamiątki. Widzicie, jak pięknie przebrodził rzekę. O, już na drugi brzeg się spina. Tysiąc pieronów, goń łapaj! No lećże, co stoisz? Nie pójdę, brodu nie znam, pływać nie umiem. To gnaj krowy nie dojdą. Bartek, chodź a raźno. Pobiegli cwałem. Kubę dwa razy woda z nóg zwaliła. Musiał mu Bartek podać rękę, i zabawiwszy dobry kwadrans, ledwie się na drugi brzeg wygramolili. Karbowy rzucił okiem po piasku nadbrzeżnym. Ślady bosych nóżek biegły w kierunku lasu. Rzucili się obaj w tę stronę. Zamajaczyła im szara koszulka. Wawrzek dopadł pierwszy krzaków. Stracili go z oczu. — No matko, już krzycą, wołają na mnie. — Co takiego, kuba wrzescy, co mnie na śmierć zatłuką? — I no mnie złapcie, pirwy! Gipki, drobny, a sprężysty odbijał się nóżkami od ziemi. Dawał susy jak piłka, coraz dalej, coraz głębiej w las Głosy goniących parobków słabo już tylko słychać było Prawdopodobnie zgubili ślad, ale i dziecko traciło siły Upadł pod gęstą leszczyną i dyszał głośno Ojej, kłuje mnie w środku Choćby mnie ta i znaleźli, nie rusę się W bokach boli, Matusiu Dokoła cisza, spokój ani ptaszków nie słychać. Czasem coś smyrknie po gałęzi z drzewa na drzewo. To wiewiórki się gonią. Wawrzuś pojęczał trochę, polamentował, ale z każdą chwilą robiło mu się lżej. Bicie serca i kłócie w piersiach ustało. Obrócił się na boczek, jak w nocy na sianie przy matusi i usnął twardo. Zbudziły go skośne promienie zachodzącego słońca, przedzierające się dołem pomiędzy pnie drzew. Roje komarów drżały w świetlanych smugach. Jeden promyk zaświecił mu w same oczy. Ocknął się i usiadł. A to dopiero. Cóż ja w lesie robię? A, aha, prawda. Ale i tak mnie nie dogonili. <laughs> Juści, śmiej się głupi, ze cię nikt nie kupi. Tatuś cekają tam na mnie ze rzemieniem. I no głowę bez drzwi wrażę. Okropa świata, co się będzie działo? Ano darmo. Jęcenie, jęcenie ma bicie biciem. Trze iść, bo noc zapadnie. Wstał, przeciągnął się i popatrzył na wszystkie strony. Aha, z tamtej gęstwiny tum dopadł. trza się tą samą drogą wracać. Uszedł ze sto kroków i przystanął. Gnałem prosto od rzyki, to teraz pójdę kurzyce z górki na dół. Zbiegł prędko. Ale zamiast spodziewanego końca lasu i widoku na rzekę, znalazł się w gęstych zaroślach, ludzką nogą z dawna nietkniętych. Nie, musiałem trochę zmylić. Zawrócę ku słońcu, bo jak raz świeci do wody, kiedy zachodzi. Ku słońcu, od słońca, z górki pod górkę, błąkał się biedny dzieciak aż do zmierzchu. By zagłuszyć wzrastający niepokój, zaczął pogwizdywać pastusze piosenki. Wreszcie zrozumiał, że nie trafi. W pół oddechu zerwało się gwizdanie, rozpłakał się gorzko. Stał bezradny, zmęczony, głodny, puszcza przed nim, puszcza za nim. Coraz ciemniej się robi. Jakieś wielkie ptaki przelatują cichym skrzydłem. Tam za krzakiem ktoś wzdycha. Suche liście chrzęszczą, coś idzie. Wawrzuś dech wstrzymuje, przytulił się do grubego buka, ani drgnie. Coś idzie. Idzie, sapi. Przeszło bokiem. Cisza. Orety, pewnikiem była dzika świnia, bo chruncało. O, znowu coś. Matko, boska nie daj mnie! Wdrapał się na gruby konar pochyło zwisający, siadł na nim okrakiem i patrzy. Niby to ciemno w wpuszczy. Ale pełnia księżyca, to bodaj gdzie niegdzie mdłe światełko między liście zagląda. Wawrzuś drgnął. Śmignę wyzej, bo się boję. O Jezu, znowu idzie. Jak te sto mrucy, mrucy. Między krzej konary przeciska się wielki, brunatny niedźwiedź. Zły czegoś bardzo, bo co chwila przystawa. Pazurami ziemię drapie i głośno mruczy. Może głodny? A może to matka, coś jej dzieci zezarło. Łaska boska, już nic nie słychać. Oho, nie zlezę ja z tego drzewa, ani myślenia! Zostanę tu na noc! Usadowił się wygodnie na dwóch gałęziach tuż przy sobie rosnących. Plecami się o pień oparł, przymknął oczy i spokojny, że mu niedźwiedź nic nie zrobi, usnął prawie natychmiast. Zbudziły go przeraźliwe jakieś niby szczekania. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zmówił cały pacierz. Wrzaski nie tylko nie ustawały, ale spychać je było coraz bliżej. Z głębi puszczy wyszedł wilk z najeżonymi kudłami. Usiadł na mchu pyskiem do księżyca i zaczął wyć. O pse święco matko, to wtedy wilcy byli, a ja myślał, że diabli.